Dobra, moi drodzy, włączyłem wyższą wartość ekspozycji EV.com. O, ale fajnie, jeszcze dalej da się iść. Wow, to jest dużo ciekawiej niż sobie to wyobrażałem. O, na przykład tu nie byłem. O, ścieżka tam idzie w górę. Ja muszę do samego końca dojść. Zastanawiam się, czy mogłem sprawdzić teraz, gdzie właściwie jestem. Kurde, jak to dziko. Dość gęsty jest ten las, muszę wam powiedzieć. Kurczę, zastanawiam się, czy będzie mi działał internet. Niestety nie pisze no service. No service. A głupie GoPro. O, pojawiło się. Zaraz sprawdzę na mapie, gdzie jestem. A słabo mi działa internet. Gdzieś tu w północnej części lasu i tyle przeszedłem. Tu jest parking, a tutaj teraz jestem tu. A to chyba nie zyskało dużo do przejścia. O kurde. No, chyba się zaraz skończy ta ścieżka. Podejrzewam. Dzisiaj chyba długo nie będę, moi drodzy, w lesie. Bo jak tu przyjechałem, chyba brakujące odcinki lasu nagrać. Ale fajne są te... Ale fajna heka. Ale ja ciekawe, dokąd zajdę kęgę. Do samego końca. No fajnie, ludzie biegają, powiem wam, sami po tym lesie. Nie, to jest po prostu brakujący odcinek trasy, który wczoraj, mój drodzy, nie dokończyłem. Ojej, to się długo idzie. Jak ładna trawa. No kurde, drogami trochę ręka. Sorry, wybaczcie. Mam nadzieję, że to nie będzie widać na wideo. No, ciekawe poszycie leśne. Tu, o, tu się robi ciekawie. Nie wiem, wydaje mi się, że trochę za ciemno mi nagrywa. Gdzie się tu kończy trasa? Jak się długo idzie? Co tu jest? Muszę to zerknąć, bo jestem ciekaw. To jest jakiś przystanek? Chyba odpocząć? Postój jakiś. Ojej, ale tu fajnie. To muszę włączyć ISO wyższe. Właśnie nie wiem, bo jest za ciemno. Pozwólcie, że włączę ISO większe.